Siemeczko widzowie, witam was w kolejnym odcineczku z oceniania i grania w gierki widzów na Robloxie. Jeśli ta seria wam się podoba, zostawcie łapeczkę w górę, napiszcie swój komentarz z oceną gierki od 1 do 10, ponieważ to dzięki wam w drugim sezonie gierka zdobywa punkty do rankingu i jest wybierana po prostu przez was najlepsza gierka drugiego sezonu. A jak dokładnie gierka zdobywa punkty, macie wytłumaczone w pierwszym odcinku, w opisie oraz komentarzu przypiętym pod filmem. Dlatego nie zapomnijcie o tej łapeczce w górę, o komentarzu z oceną oraz o subiku, jak się subskrybuje. A jak chcecie z chęty podesłać do mnie swoją gierkę, aby pojawiła się na odcineczku, to macie informację pod koniec odcinka. Koniecznie zapraszam, aby się z nią zapoznać. A teraz lecimy zobaczyć, w co będziemy dzisiaj grać. No i dobre widzowie, dzisiaj sobie zagramy w grę od widza Xafikord, albo Xafikorda, nie wiem, ma grupę zajączki Xafikorda, to może Xafikord się to odmienia. I gierka nazywa się Walls Jump Difficulty Chart OB, czyli pewnie będziemy skakać ze ściany na ścianę, albo przeskakiwać te ściany. Ja cię stawiam faworytkę oczywiście. I co mamy w opisie? Witamy w skoku po ścianach OB Chart Difficulty. W tej grze musisz skakać po ścianach. Każda ściana staje się dłuższa, na pewno większa o 0,2 albo 0,3 wysokości. Jaki jest twój limit? Aktualizacje co tydzień albo dwa. Nie zapomnij o faworytce, już zostawiłem. Podoba ci się gra, zostaw łapkę w górę. Śledź grę, aby być pierwszym, który trzyma opowiadanie aktualizacji. Wyłączenie gierki równa się aktualizacji albo naprawy błędu. Ok, obecnie mamy 70 etapów, to dosyć dużo. Dołącz do naszej grupy, aby otrzymać specjalny tag dostawcy? A, supporter, nie dostawcy, okej. I tyle z opisu. Mamy badge, grałeś, ukończ bardzo łatwo, łatwo, średni, trudny, medium, a twarde, nie trudny, to jest trudne wyzwanie, intencja, remorseless, insane, przerażające, katastrofalne, nil, wydarzenie, pytajniki, impreza walentynkowa, ukończony błąd, wejście. A czy ukończymy wszystkie 70 poziomów i ukończone polowanie na Jaga 2023, okej. Mamy sklep, mamy coś w sklepie. Są cewka prędkości, cewka grawitacji, cewka fuzyjna, nie wiem co daje cewka fuzyjna, VIP, pistolet laserowy, pudełko, czerwony pistolet laserowy i admin za 369 robuxów. I mają prywatne serwery, które kosztują 25 robuxów. Serwer size jest dosyć mały, bo ma tylko 6 slotów, więc no, jestem ciekaw, ale spoko. To tyle z opisu tej giereczki. Teraz przechodzimy zobaczyć, jak ta gra wygląda i jak będzie mi się w nią grało. No i dobra widzowie, jestem w giereczce. Co my tu mamy? O, Inapek has joined. Fajne takie wiadomości systemowe. Mamy całą tablicę z Game Passami. Ładnie to wygląda. Ta latarnia jest chyba... free modelem. Co to się stało? Jakieś jajka mamy. Halo, co to było? Nie wiem, czy to było tu po lewej. Troszkę GUI jest źle zeskalowane, bo mi lewy ekran, lewy boczny ekran, część ekranu. Uciekaj, co my mamy. Wydarzenie Wielkanocy, nowy GUI, administrator, nowa gra, polowanie na jaja, odznaka, naprawiony błąd, więcej. Naprawiony błąd, polowanie na jajka plus Game Pass administratora, dołącz, opuść wiadomość gracza, darmowy przedmiot na nową muzykę. A nie, darmowy przedmiot plus nowa muzyka w grze, okej. Okay. Tu mamy jajko, tylko jak ja mam tu wskoczyć? Ja nie wiem, jakim cudem mnie nagle na tą latarnię przełączyło jakoś na te jajka. O, już dobra, chyba wiem jak wskoczyć. Dobra, mamy jajo, 1 na 7. Tu mamy te wszystkie poziomy trudności, fajnie. Rozpocznij odbić tutaj, wydarzenie wielkanocne. Tutaj jest jajo, ja chcę jajo. A, mamy jajo. O, cześć! Zajączek wielkanocny do mnie mówi, chcesz ukończyć polowanie na jajka? Jeśli tak, musisz znaleźć 7 jaj na mapie. Powodzenia. Dzięki. Wydarzenie permanent. Tam nie chcę iść na razie. A tych jajek to sobie poszukam, jak będę miał przy okazji, bo jak... O, jajo w ognisku, jest. Co za drzwi? Nie ma. 3 na 7 jajek, to jakiś domek. Tu szkoda, że są te dziury, bo no nie fajnie to wygląda. Ale jest to na szczęście mały błąd, który idzie łatwo naprawić. Wystarczy przesunąć modele. Co my tu mamy? Tajna wyspa. A nie chcę tam na razie iść. Zacznijmy to obi, bo to szkoda czasu. Teleportuj się do ścian. Aha. Jestem na spawnie. A to w ogóle mega aktualizacja i czas nie leci niestety. O, tu schodki znikają. Ej, no co jest? Nie chce mi przeteleportować teraz do tych ścian. A na pierwszy poziom mnie przeniesie?
Będzie przypał widzowie, jak ja nie będę mógł nawet zacząć obbi. Ej, no halo, gro. Tu jest poziom 0, ale ja chcę poziom 1. Tu w ogóle shop jest jakiś, ale nic w tym shopie nie ma. Próbuję zresetować postać, może zadziała. O, są ludzie, co ukończyli te 70 poziomy, w ogóle topka, nie widziałem tego. Ej, no nie działa, no. Nie wiem, co to jest, zobacz. Dobra, to chodźmy na razie tutaj, bo... No nie wiem, co mam zrobić. Następna aktualizacja, japoński quest. Symulator testowy katana. A tutaj co jest? Jakaś dziura tajemnicza? Nie wiem, ale tu jest widz. O, jest jajko. Cześć. Czy chcę ukończyć japoński tutaj? No chcę, chcę. Jeśli tak, znajdź tajny przycisk. Powodzenia. Okej. Okay. Czyli szukamy jajka, tajnego przycisku. Próbujemy się dostać na... Może to jest ten tajny przycisk? Na obi podstawę się próbujemy dostać, ale przypał, no co jest? Nie, no dobra, widzę, ja resetuję gierkę i zobaczymy się za chwilę. Dobra, widzę, teraz mnie poprawnie przeteleportowało, tylko znowu jakiś taki ekran. A o co chodzi? A, bo ja na boki będę musiał skakać. No i spadłem. Jestem na spawnie, nie mówcie, że już mnie nie przeteleportuje. No nie, to jest zbugowane, raz nas przeteleportuje, już więcej nie działa. Dobra, widzowie, za trzecim razem już bez nagrywania przechodziłem ten etap pierwszy, żeby mieć jakiegoś checkpointa, że mnie tu teleportowało. No bez sensu, że nie będziemy mogli drugi raz się przenieść, jak umrzemy i nie dojdziemy do pierwszego punktu. No trochę lipa, ale teraz shift lockiem ładnie. Dziwię się, czemu ja nie mogę shift locka załączyć, ale to miałem w ustawieniach wyłączone. A ja się dziwię, dlaczego mi to nie działa. Dobra, na razie mi tu ładnie idzie. Jesteś tutaj, jeszcze w effortless, very easy, okej. Okay. Na razie nie idzie mi źle, zobaczymy do jakiego etapu dojdę. Na razie etap czwarty ładnie idzie. I dostałem badża za łatwe. Oj, te ściany już są grube. O, udało się na styk. Oj, coś czuję, widzę, że ja daleko nie dojdę. Etap piąty, o. Ściany. O, i szybko mnie respi na szczęście. Lewo, lewo, prawo, prawo. Ha! Za drugim razem przetrzyłem widza. Etap szósty, ładnie, pyk. Patrzcie, jak mi to idzie. Jestem mistrzem parkura. Obi. No, pierwsza śmierć. Dobra, ale za drugim razem się udało. I teraz jestem chyba na easy, tak? Okej. Okay. Druga śmierć. Ja już nie będę dalej liczył, widzowie. Wszystkie śmierci będą na odcinku, oczywiście. Nie liczę tamtych, co musiałem dojść do pierwszego etapu, bo to był jakiś bug do naprawienia, więc to jest niestety duży minus, widzu. Ale wierzę, że to naprawisz, że jak już raz się przeteleportujemy, nie jedziemy... nie dojdziemy do pierwszego etapu, to wtedy wszystko, cała gra nam się psuje. I w ogóle jajka mi zresetowało. 10 etap. Przeciętny. 11 etap. No nie, tak blisko. Za wcześnie wyskoczyłem. W ogóle jeszcze muszę zobaczyć, czy sklep działa? Działa. I nawet są donaty, fajnie. Ustawienia. Cienie działają. Muzyka. No nie sprawdzam muzyki, bo znowu może się stać coś niefajnego. I chyba biegniemy tutaj, nie? Ale ogólnie ja takie tryby lubię. Odkąd widzowie mi powiedzieli, że mogę używać shift locka i wtedy lepiej się skacze, to bardzo lubię takie tryby. No nie. Ja widzowie obstawiam, że tak 20 etap i już będzie ciężko. Bo teraz już naprawdę ciężko mi idzie, a 12 etap to jest dopiero. To się nie liczy, to się nie liczy. Ale to się już liczy. No nie. Dobra, ładnie, teraz mi się udało na etap 13 zajść. Te ściany już są naprawdę grube. Ale ja i tak dobrze przeskakuję między nimi. Czy naprawdę ten shift lock tyle daje? Ja ufam widzom, jak widzowie mówili, że daje, to daje. Dobra, mamy jakieś te. O Jezu, dobra, ej, ten shift lock naprawdę pomaga, bo teraz bez tego tak słabo skoczyłem. Ale etap 15 już jest. Jesteśmy na medium. Ja myślę, że hard difficult to będzie taki... Wow, ile tego tam jest. To taki mój limit będzie. Etap 16. Bo to jest tak, widzowie, jak za pierwszym razem nam nie wyjdzie, to już potem za każdym razem będzie nam coraz gorzej szło, bo teraz na razie wszystko za pierwszym razem robię. I dalej medium. A czemu w ogóle piszę? Jesteś tutaj, a ja już jestem wyżej. Troś dziwnie to jest zrobione. Chyba, że chodzi o podświetlenie, że jak to się podświetla, to jesteśmy tam. To też tak może działać. Ale już ścianki są na tyle grubsze, że już potrzebuję wprawy takiej, ale nie idzie mi źle. 18 i chyba na następnym, albo za dwa następne będzie hard. I mam coraz mniej... Nie! Nie, 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 moja głupota! Chciałem powiedzieć, że mam coraz mniej miejsca na rozbieg i to mnie denerwuje już powoli. Może nie denerwuje, ale sprawia, że
No, już niewygodnie mi się gra, ale nadal fajna gra. Nie wiem dlaczego od lewej skacze, ale okej. Dobra, co my tu mamy? Jakiś pasek. O, dziękuję widzu. Gdyby nie ten pasek, to bym może nie zaszedł do 20 etapu. A tak, to przynajmniej mogę się pochwalić, że miałem 20 etap. Pięknie. Jak ja lubię widzów za takie poziomy łatwiutkie. No, w takie coś bym mógł grać. 20 etap hard. No, jak ktoś tam doszedł do końca, naprawdę, to szacun. A ja se stąd wyskoczę, mogę? No nie. O, ja coś czuję, że będzie ciężko. To jest tak już mało miejsca, ale daję radę. No nie. 25 etap, widzowie, i będę szczęśliwy. Jak dojdę 25 etapu, to będę szczęśliwy, bo to i tak jest więcej niż ja przewidywałem, ale chyba za ciężko będzie. O, udało się na styk, widzieliście to? Spacja umiera już od klikania. Jest, skacz, jest. Checkpoint. Dobra, pyk. Na początku jest tyle miejsca do skoku, a potem się to zmniejsza, ale nie wiem, czy to widz specjalnie zrobił. No tutaj to już tak malutko, ale jeszcze daję radę. W ogóle ja zawsze myślałem, że ten shift lock, super, jest do strzelanek, a nie do skoków. No nie! Jeszcze jedna skucha, widzowie, i idziemy szukać jajek i te inne wyspy jeszcze obczaić. Gorzej jak te jajka są tutaj gdzieś na levelach, no to te event wielkanocny, no nie, dobra. Idziemy na poziom 0. Fajnie, że ten teleport działa, to mi się podoba. Teraz poszukam sobie jajek, bo mi je zresetowało, dokładnie tak. Nie wiem, jak ja tu wskoczyłem. A po to jest ta latarnia, żeby pewnie tu wskoczyć. Patrzcie, pyk, na latarnię, pyk i jestem u góry, super. Dobra, 3 jajka pamiętam. Ej, królik miał jedno jajo wcześniej. No to może być lipa. Chyba miał jedno jajo, tak mi się wydaje. Tutaj było jajo? Chyba nie było. Nie było jaja. Wow, gdzie ja się przeteleportowałem? Tu było jajko na pewno, tak. Dwa jajka, już powinienem mieć 5 tych jajek, albo 50. Ale chodźmy na tajną wyspę w ogóle. Bo ja chyba widzę stąd jajko już. Tajna aktualizacja wyspy wkrótce. A mnie... Wow, co ona się tak przechyliła? Ej, ale fajny efekt. I mamy czapki. To tak, jest coś na wyspie? Na pewno tu coś będzie. No, nie powiecie mi, że tam nie będzie jajka. Tylko muszę tu wskoczyć jakoś. Pyk. No, po tych liściach. Tak jakoś jakbym się tak dostał. O, właśnie. No i nie odbijaj się. Ale jajka nie ma, no halo. A tam jest w ogóle jakaś ukryta kraina. Na dole tam, widzicie? Jest coś takiego. Może tu jajko gdzieś jest? Nie ma. Ale spróbujmy w ten portal wskoczyć, bo jestem naprawdę ciekawy. I w ogóle gdzie jeszcze 4 jajka będą? Portal nie działa, okej. Dobra, to idziemy na poziom 0. I jeszcze jajka, ale na pewno królik miał jajko i coś się zbugowało, bo nie ma jajka niestety. 100 odwiedzeń, wydarzenie, okej. Wydarzenie noworoczne, ale ja chcę jajka. Nie ma tu jajek ukrytych? Nie chcę. Wow, co to się stało? Oj, miecze chyba nie działają. Nie, mam sposób. O, tam jest jajko, widzę. Zaraz to protestujemy, widzowie. Zaraz wam pokażę, co mi przyszło do głowy. Naprawdę. O, co tam jest na dole? Patrzcie. Tam taka kopuła jest pod wyspą. Czerwono, na czerwono się świeciło. Dobra, mamy jajo. I czy tam jest jajo? Jest jajo. Czyli 5 jajek, 2 jajka mi brakną. No i jedno jajo mi ukradł królik. A, tu jest odliczanie do nowego roku. I odliczanie tutaj działa. Czemu tam nie działało? Dalej pobugowane, no nie. Dobra, idziemy na poziom 21. I patrzcie na to. Pyk. Aha, to mnie tu przeteleportuje. Nie, ja myślałem, że tam będę mógł się w powietrzu zatrzymać i potem wyskoczyć. No nie, no nie działa tak. Tak jakbym chciał. A może na poziomie 0 gdzieś to było, albo na 1. O, jest tu gdzieś jajo? Nie ma. Dobra, widzowie, to było na tyle z tego odcineczka. Macie na ekranie teraz ocenę grafika i mam w ogóle dla was, widzowie, wyzwanie. W opisie pod tym filmem macie link do tej giereczki. Zapraszam każdego chętnego, że pobił mój rekord 21 poziomów i nagrał to i wrzucił na YouTube'a i mnie oznaczył po prostu. I wtedy ja sobie obejrzę to, napiszę komentarz, zostawię łapeczkę i zobaczę, jakimi koksami jesteście, widzowie, w takie wyzwania. Oczywiście ode mnie gierka dostaje punkcik. Nie, jestem jajkiem. No nie, idziemy na poziom. Pyk, o nie, jajo spada. Oczywiście, ja, tak jak mówiłem, giereczka ode mnie dostaje punkcik, już jajkiem nie jestem. Mam nadzieję, że grafik też dał punkt, bo myślę, że gierka pomimo tych paru błędów zasługuje na to. A ja wam życzę, widzowie, powodzenia w pobijaniu mojego rekordu i znowu się stałem jajkiem. Do zobaczenia w następnych filmach i zapraszam was na informacje, jak podesłać do mnie swoją gierkę. Pa, pa.
Aby wysłać swoją giereczkę do mnie, musicie napisać do mnie na Discordzie na inapek hashtag 5340, to jest mój nick. Wchodzicie na serwer Discord podany w opisie, znajdujecie mnie, piszecie do mnie i podsyłacie swoją giereczkę. Oraz fajnie by było, abyście w wiadomości, w której wysyłacie do mnie giereczkę, napisali, co to za tryb jest, troszkę opisali giereczkę, bo to bardzo by ułatwiłoby mi każdy wstęp do odcinka, abym coś powiedział o tej giereczce już na samym początku. Ważna uwaga jest to, że nie każda giereczka będzie mogła wystąpić w tym odcinku, ponieważ ja sobie sprawdzam te giereczki i jak jest jakaś taka gierka, można powiedzieć, mało family friendly, czyli tam gdzie się znajdzie coś brutalnego, jakiś wulgaryzma albo coś, to takie giereczki pomijam i nie podkazuję ich, no bo sami wiecie z jakiego powodu. Do tej pory zdarzyła się tylko jedna taka giereczka, więc myślę, że już więcej się nie zdarzy. Dzięki za oglądanie, pa pa.